dobry, Renata Struzik, Kalendarz Prac. W dzisiejszym odcinku opowiemy o hodowli bydła simentalskiego. Czy warto zainwestować w tą rasę oraz jakie ma ona wymagania? Dowiedzą się Państwo również, dlaczego właśnie w Szwajcarii produkowane są najlepsze sery. O tym wszystkim i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam. Dzisiaj gościmy u Państwa Sadowskich. Jednym z ekspertów będzie Pani Anna Sadowska, hodowca bydła rasy simentalskiej. Jakie są wymagania, jeśli chodzi o rasę bydła simentalskiego? To jest bydło, które lubi powietrze, które lubi swobodę, luz i w ogóle ta zdrowotność u nich właśnie się bierze właśnie z tego. Obora nasza jest wolnostanowiskowa, więc krowy mają cały czas ruch, cały czas one kiedy chcą mają dostęp do wody, do paszy i w ten sposób właśnie ta żywotność ich się bardzo dużo poprawia. Żywienie tych krów, to tak jak mówiłam, podobnie jak innych ras bydła, oparte jest na sianokiszonkach, kiszące z kukurydzy i paszach treściwych, w zależności właśnie od wydajności. Czy poleciłaby Pani akurat taką produkcję innym rolnikom? W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie tym bydłem, już nawet od kilku ładnych lat, że tak powiem. I wielu rolników pyta o cieliczki, byczki sprzedajemy, jest popyt na to. Tak jak mówiłam, bydło GMO doi, o niej trzeba po prostu dbać, ale rasa jest bardzo dobra i my ją polecamy każdemu. Do rozmowy na temat bydła simentalskiego jeszcze powrócimy. Najpierw sprawdźmy jednak, jakie prace w gospodarstwie należy wykonać w nadchodzących dniach. W sadzie wciąż jeszcze można sadzić drzewka owocowe na cieplejszych stanowiskach. Wokół nich należy usypać kopczyki zmniejszające ryzyko przemarznięcia. W tym czasie trzeba zabezpieczyć drzewa przed atakiem zwierzyny i gryzoni. Te dopiero co posadzone osłaniamy perforowanymi osłonami i siatkami. Starsze warto zabezpieczyć smarując pnie i gałęzie szkieletowe repelentami odstraszającymi przed zwierzętami łownymi, zajęcowatymi i jeleniowatymi, aby nie zgryzły pędów oraz strzał. Po zakończeniu zbioru owoców można stosować już ziarno zatrute fosforkiem cynkowym. Przeciw tym szkodnikom przydatne będą również pułapki stożkowe i rurkowe. Pesz w sadach można zwalczyć herbicydami z zawartością glifosatu. Optymalna dawka to 5 litrów na hektar opryskiwanej powierzchni. Rośliny pobierają wodę nawet w temperaturze 5 stopni Celsjusza, dlatego też przed zimą, a nawet w jej trakcie, w cieplejsze dni należy je podlewać. Rośliny wrażliwe na mróz, zimujące w gruncie, należy zabezpieczyć poprzez kopczykowanie ziemią, okrywanie gałązkami iglaków, suchymi liśćmi lub agrowłókniną. Pamiętajmy jednak, aby zrobić to dopiero po pierwszych mrozach, ponieważ rośliny za wcześnie okryte są narażone na gnicie w zbyt wysokiej temperaturze i wilgotności. Jeszcze teraz trzeba zadbać o ocieplenie uli i ich dobrą wentylację. Ważne jest, aby zimą nie skraplała się w nim para wodna. W pogodne dni pszczelarze mogą ostatni raz sprawdzić, czy siła rodzin jest dostosowana do pojemności gniazda. Najtrafniejszą ocenę uzyskuje się po chłodnych nocach i przymrozkach. Na użytkach zielonych należy przygotować ruń do przezimowania. Mowa tu o wapnowaniu, przeglądzie urządzeń melioracyjnych, wyrównaniu powierzchni, pracach porządkowych i jesiennym nawożeniu. Należy przy tym pamiętać, że nawozy organiczne można stosować do końca listopada, zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej. Warto zastanowić się nad zainwestowaniem w efektywne mikroorganizmy. Taki oprysk gleby pomaga stworzyć strukturę guzełkowatą gleby, przyspiesza rozkład masy organicznej, reguluje stosunki wodno-powietrzne oraz udostępnia roślinom trudno dostępne makro- i mikroelementy. Dodatkowo dzięki nim gleba jest dezynfekowana, a procesy gnilne wypierane są na rzecz fermentacji. Należy jednak pamiętać, aby kupowane emy pochodziły ze sprawdzonego, bezpiecznego źródła. Pomieszczenia gospodarskie należy zabezpieczyć przed gryzoniami. Teraz jest też odpowiedni czas na uzupełnienie pasz oraz określenie dawek pokarmowych na okres zimy. Warto zastanowić się nad zastosowaniem efektywnych mikroorganizmów, na przykład jako dodatek do paszy i wody lub do opryskiwania pomieszczeń. Mogą one poprawić zdrowotność stada, zwalczyć lub ograniczyć populację mikroorganizmów chorobotwórczych, dzięki czemu w przyszłości ograniczy się potrzebę stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących. Emy pomagają utrzymać czystość oraz uszlachetniają obornik, gnojówkę i gnojowicę. Pozostając przy temacie zwierząt gospodarskich, powróćmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka i kolejnych specjalistów w tym zakresie. Porozmawiamy dzisiaj z naszym ekspertem z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, panią Marią Brzezińską. Jaka jest główna różnica pomiędzy rasą HF a bydłem simentalskim?
Rasa HF jest rasą typowo mleczną, nastawioną na dużą wydajność. W związku z tym, że wydajność jest duża, dlatego wymagania są bardzo duże. Natomiast długowieczność tych krów jest ograniczona. Wiadomo, że jak coś się bardzo intensywnie eksploatuje, no to się szybko zużywa. Natomiast rasa simmentalska jest to stara rasa wywodząca się ze Szwajcarii. Ona była użytkowana jako bydło mleczno-mięsne i teraz są po prostu podział na kierunek bardziej mleczny i bardziej mięsny. Jest to rasa bardzo odporna, długowieczna i co ważne ma duży kaliber, czyli zwierzęta osiągają wysoką masę. Do jakiej produkcji najlepiej nadaje się akurat ta rasa bydła? Jeżeli w gospodarstwie hodujemy niewielkie stado, możemy to mleko wykorzystać przy produkcji lokalnej serów czy przy sprzedaży bezpośredniej na lokalny rynek. Wtedy możemy osiągnąć cenę znacznie wyższą, ponieważ nasi konsumenci docenią walory smakowe tego mleka. I właśnie szczególnie w gospodarstwach ekologicznych, w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie konsumenci przyjeżdżają do gospodarstwa, warto hodować tą rasę bydła. Ponadto zwierzęta są bardzo łagodne, więc mogą służyć nawet w gospodarstwie agroturystycznym jako takie maskotki, jako atrakcja dla dzieci. Jednym z naszych dzisiejszych ekspertów jest pan Jacek Sadowski, hodowca bydła simmentalskiego. Panie Jacku, jakie są wymagania przy hodowli właśnie tych zwierząt? Wymagania rasy symentalskiej są mniejsze jak rasy HF, są odporniejsze, zdrowsze wymiona, mają lepsze parametry mleka, lepsze racice po prostu i mniej wymagające w paszy. Czy wydajność symentali jest porównywalna z wydajnością HF? Mleko od symentali ma lepsze parametry pod względem białka i tłuszczu, no, lepsze jest na przerobi serowarskie. W naszym stadzie wydają się 7400 od sztuki. Mamy pod oceną użytkową symentala, dlatego potrzebują lepszych troszkę pasz do tego, bo czym większa wydajność symentala jest, to jest większe zapotrzebowanie na białko, na energię. Na zakończenie dzisiejszego programu dowiemy się, jaka jest przewaga rasy simmentalskiej nad HF. HF jest bardziej wydajny jak simmental, chociaż no, u nas w naszym gospodarstwie są dość wydajne, bo 7400, także no, i niektóre gospodarstwa nawet z HF-ami osiągają takiej wydajności. I przy tej wydajności no, nie ma takich problemów ze zdrowotnością bydła, są zdrowsze, bo HF, no, tam wiadomo, że przy większej wydajności, przy 10 tysiącach litrów czy coś, już tam są problemy z zacieleniami, z racicami, u symentala tego nie ma. Krowy pozostawimy na wybiegu, a my widzimy się już w najbliższym odcinku Kalendarza Prac w poniedziałek o godzinie 7.45. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Renata Struzik. Do zobaczenia.